Asinkę, co ja się ci cinkam do jakata. O jakata, jemy sobie o jakatę. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Ogłoszenie parafialne. O jakata. Nie zgodziliście się na współpracę, przyszliście do nas z briefem, nie dogadaliśmy się. A możemy tak mówić o tym? Ale nie chcę powiedzieć nic złego. Dobra, nie dogadaliśmy się, współpraca nie wyszła nam, tak? Okej. Okay. Ja lubię o jakatę. Ale my nie jesteśmy kamami. My zjemy to tak czy tak. Nawet bez współpracy. Bo chcemy to spróbować. No jakata jest dobra, ja jem sobie o jakatę. Dzisiaj powiemy dokładnie, co myślimy o jakacie. Po prostu. No dobrze, okej. Okay. To najpierw zalejemy je wodą, bo to trzeba tak zrobić. Tak. Ej, poczekaj, tych nie otwieraj całych właśnie, bo one nie mają kubków, bo one są zupą. Z nich się, z niektórych chyba te, co mają wieczka, się wylewa. Ty, może czekaj, to ma postawie, których się wylewa woda, a których nie. Niektórych jest sam makaron, a niektórych chyba jest zupa. Ja może od razu go to albo otwieram. Nie jest tak? Nie wiem. A tu jeszcze to trzeba wyjąć. Ty. Tak, trzeba podsypać do środka. A czemu niektóre mają przyprawy w środku, a niektóre nie? Kukurydza bonduel. Co jest? No niektóre tych sosów nie wlewa, nie wlewasz. A, bo niektóre to są spaghetti tak jakby, tak? Niektóre trzeba odlać wodę, no i właśnie, i wtedy w nich trzeba dlać ten sos. Jadłeś kiedyś o jakatę? No często jem, no nie często. Ja szczerze mówiąc nigdy nie jadłem jakatę. Serio? Nie, ja lubię, jadam sobie czasem. A jest lepsza niż inne marki? No właśnie nie ma innych marek, to jest problem. No jak nie ma? No ale takiego, że nudle masz samek, no te. No ale są na przykład winiary, czy nie? Co jest? Winiary, jakieś knory. Inne takie zupki trochę, to coś innego tak? Tu jest, no. Karma dla psa. Czemu nie możesz tak, że ta przyprawa się sypała tylko z woreczka takich osobnych? Prawa? A co z tym robimy? Bo by zwietrzała go. To a, do, może tak. To chyba do miski trzeba, wiesz? To idę po miski, miski. Aha, bo te są do a zalania. A to gorące, nie chyba? Nie! Ja to nie powinno. A, wziąłem też coś takiego, nie wiem czy do tego odcinka dać. Czemu? Tak, wziąłeś, co to jest? Bo to jedliśmy już te zupki, no. Ale na Allegro na jakiejś aukcji czy gdzieś widziałem, że było takie w kubku. Po prostu chciałeś to kupić do siebie, powiedz. No też, ale spróbujemy to na odcinku, bo po prostu chcę... Bo czy kupiłeś to, kupujemy. Kupiłem to dla siebie. No mi się podobało, ale też sobie to zrobimy. O, i właśnie jakby coś takiego sprzedawali, to myślę, że bym to jadł na przykład. O kurczę! I to jest fajne, bo na przykład tego nie, widzę, że nie trzeba gotować, tylko zalewasz. A normalnie te nudle... No. Trzeba było gotować. Smacznego dla wszystkich, którzy jedzą. Tak. Jak coś jesz, to napisz teraz tak. Siema, jem. Są głupie rzeczy w głowie, stary, nie? Jakie? Na przykład tak idę teraz z tym czajnikiem, pomyślałem sobie, jakbym to na ciebie wylał. Ja tak mam czasami, no. Ja muszę sobie włosy zafarbować na jakiś kolor, bo mi już przebijają. Jaki kolor chcę zrobić? Zielony. A zróbmy sobie jakieś włosy pojedyncze. Zielony. Oboje? No. Zróbmy sobie taki sam kolor włosów, to będzie śmieszne. Będzie wyglądać jak debile, idioci. Nie chcę koloru. Czemu nie chcesz? A po co? Ja bym sobie takie siwe, białe straszne, ale chyba sobie znowu niebieskie. Dobra. Niebieskie były fajne. Zalewasz? No. Trzeba zamieszać i trzeba to przykryć. O kurwa, stół się uje... Nie! Ten stół się już nie umyje! Stary. O nie, uje... stół, wygląda jakby z gówna był brudny. Weź to pokaż im. Stary. No co jest? Pokaż im, jak się stół z gówna. Chciałem się... Olek, słuchu, narta. To ten sosik jest. Aha, i to ten makaron tak wygląda w końcu. No. Fajny, może być, to może być fajne. Spróbujmy to. A włosy. Poczekaj, bo ja muszę te wszystkie inne przemieszać. Dobra, spróbujmy najpierw to. Najpierw tamto, a to jest tak. Ostre, wiesz? No ja wiem, ja nie lubię ostrego, natomiast to zjeść tylko pierwsze. I ciężko się miesza te ojakaty. No dobrze, pokaż. No co jest z tym, o? Ty, no i wygląda tak jak samo, jak tamto, tylko nie trzeba w ogóle garnku gotować makaronu specjalnie. Ostre. O kurwa! Coś ty mi zrobił, nie byłem gotowy. Nie, nie jest ostre w ogóle, ale jest gorsze w chuj. Nie, nie, to gorsze jest niż tamte w papierku, co trzeba ugotować i podgrzać. No w chuj gorsze. No trudno, zawiodłem się. Dobra, leję dalej o jakaty. A ja se jem, ty! No to zjadaj tamte zupki. A skąd wiesz, co to jest teraz, jak już to ten? No miso ramen było i miso... nie ramen, nie wiem. No to skąd wiesz, co to jest? No to trzeba było zachować ten. Ej, ty, tu jest jakoś więcej klusek. To jest lepsze, a co to jest? To jest pytanie. Jaką rozpoznać, które jest które? Star... Co tak śmierdzi? Naprawdę śmierdzi? O, ale sosik to jest. Ej, co jest lepsze, ale jedno z nich jest lepsze, jak to rozpoznać? Ej, chyba się różnią te smaki jednak, pomieszałem te. A co, nie pomieszałeś te sosy? No tak plus minus, nie wiem. Ja pierdolę. Powinno być zupą, to faktycznie powinno się zalać. Ta jest lepsza, kurwa, jak to sprawdzić, bo trzeba wiedzieć, powiedzieć widzowi, kto jest lepsza. No to jeden jest miso ramen, a drugi to jest chicken ramen. Wiesz co chicken chodzi? Lepszy. Czemu chicken? Skąd wiesz, że to chicken? Bo jest bardziej wyraźny smak, to jest kurczak, faktycznie. Ale miso powinno mieć bardziej wyraźny smak, mi się wydaje. Czekaj, to ja teraz porównam jeszcze, spróbuję. Nie, to jest kurczak, na 100%. Tak? Chociaż może to jest kurczak, kurwa? Nie, no spróbuj, to jest kurczak. Idę zobaczyć, który jest lepszy. No pomarańczowy jest... Nie! Chicken jest żółty! No tak, mówiłem, że chicken jest żółty. I miso ramen jest lepszy. Ale tu możesz to porównać, zobacz, bo tu jest to samo, tylko że w kubku. Aha! No to się pewnie jest lepszy, czekaj. No i co, to są wszystkie wymieszane ojakatki. Proszę bardzo. Cyk, cyk, pyk, pyk. Tu są zupeczki, tak? Lubisz?
Czekaj, bo spróbuję tego miso i tego. Daj mi tą zupę, pokaż czy dobra. Porównam ją z wifonem, okej? Okay? Mogę? Niezłe. Niezłe, tylko makaron mi nie siedzi, w wifonie jest lepszy. Tak, chicken jest gorszy. To jest chicken, a tamten jest miso. No. Tu czuć od razu, bo masz tak... Smak jak rosół. Miso jest lepsze. Smakuje jak rosół z amino. I tak samo tutaj, soy sauce ramen i to. Nie, kurwa! Co ty mi dałeś? Ty mi dałeś soy sauce ramen? No to ty se to wziąłeś, a nie ja ci to dałem, stary. No dobra, okay. Daw mi chicken. Porównam, czy z torebki lepszy, czy z gotowego kubeczka. Z kubeczka lepszy. Tak? No. Nie. Jak to nie? No nie. Dla mnie lepszy. A pokaż miso. Nie, bez smaku tak trochę. Etykietę pokazuję, to jest miso. Tu jest jeszcze, co to jest? A to jest chicken, te dwie te były w tamtym jeszcze. A to jest jeszcze soy sauce ramen. Ale pokaż im, stary, sos... oni nie widzą. Sos sojowy, lepsze to jest niż te wifony, co były w kubkach. Pokaż. Te fo, co były, one były okropne. A to jest co, jak jest smak? Ale dobre, w smaku soy dobre, sos to soy sauce. Kluski są takie jak w tym, w ale amino. Soy sauce najgorszy chyba. W amino chyba, albo w knorze takie kluski. Co tam jeszcze masz? Kurczak teriyaki. O! Kurczak teriyaki. A dobre te nudle, czy... Dobre. No właśnie, teraz zobaczymy, które są najlepsze, te? Kurczak teriyaki, spoko. Kolejne jest Korean barbecue. A co powiesz o tym? Jakiś taki ordynarny smak mają. Nie wiem, o co chodzi. Jakiś dziwny posmak. Mało wyraziste ten kurczak jest, takie dziwne. No trochę mają takie coś. Jakby sosem jakimś to było, takim... Bardziej... No chyba ten sos daje ten smak. Niezły ten, to, co to było? Korean barbecue. Dobre. Teraz beef wasabi. Bardzo mocny smak. Tak, może. Intensywny bardzo, Korean barbecue. Spoko, najlepsze. Dobre, dobre. Jakbym miał kupować, to Korean barbecue chyba. O, nie pomieszałem sosów. Smakuje wasabi. A ja lubię strasznie wasabi. To jest beef wasabi, tak? Czyli no mięso i wasabi, tak? Mhm. Beef wasabi. No a ten Korean barbecue dobry był. Najlepszy, no, póki najbardziej co, tak. Smak. To weźmy na przykład japońskie curry. Japońskie... Beef wasabi jest trochę pikantna, ale ma wasabi. Czuć wasabi, czuć wasabi. Smak, no. Ale, ale sztuczne wasabi. Taki inny. Sztuczny wasabi smak. Taki posmak, jakby ci to do zlewu wpadło i byś to wyciągnął z powrotem. Naprawdę aż tak? Nie, ale taki posmak. Chodzi mi o ten posmak, który ma. Tamten na przykład ten kurczak miał taki że posmak. Taki chemiczny. Nie, że taki jakby ci to do zlewu wpadło i by było trochę płynu do mycia naczyń. Też nie wiem, co to znaczy, stary. Dobra. Co to jest teraz? Curry. Kurczak, japońskie curry, no. Ja lubię curry bardzo. Ja o wszystkim mówię, co czasu lubię. Ej. Dobre? Spróbuj, no. Curry. Najlepsze. Tak? Znaczy, to też ma intensywny smak dla nas, bo wymieszałem tylko na górze sos, żeby tam na dole nic nie chciało aż tak bardzo we wszystkich mieszać. Ale intensywny. Bardzo dobre, ale zastanawiam się, czy jest lepsze. Nie, japońskie curry lepsze. Lepsze niż barbecue? Możemy porównać, zapoka. Lepsze. Japońskie curry? Japońskie curry lepsze. No. Pierwsze, drugie miejsce. Dobre jest. A to japoński klasyczny teraz. A co zmienia faktu, że barbecue curry... Japońskie klasyczne? Co zmienia faktu, że to jest też dobre. A co to jest japoński klasyczny? O co to chodzi, że po prostu... Nie wiem, właśnie co to jest za smak. Zielony japoński klasyczny. Nie najgorszy. Ten teriyaki chyba był gorszy. Ale to takie... Nie, bambusem takim wali. Czymś dziwnym, nie? Nie fajne. Znaczy, no ciężko się nie dziwić, że to jest, jeżeli to jest wali bambusem, bo jest japońskie, no to oczywiście. Ej, tak. To jest pork ramen, to też jest jako zupka, tu nie było sosu. Tylko trochę za mało wody nalałem, jestem sam kluski. To one chyba bez smaku. Bez pork smaku, ramen? Bez smaku, takie ci powiem. Pomarańczowy, znaczy kurwa, różowy, sega. A no. Bardzo taki, ej, kolor ma taki jasny mega, nie? No bo to powinna być zupka, za mało wody tu nalałem i w ogóle tak mało smaku to ma. Ej, ta zupka była dobra, ale jako zupka. Dobry ten miso ramen faktycznie. Ej, spróbuj to jeszcze raz, bo to jest dobre. Zupka jest dobra. Aha. Smakuje zupka, słono sensie. Bardzo, bardzo słono, jest tak jak paluszki trochę, ale dobra. No. To zasługuje na jeszcze jedno zjedzenie, to jest dobre. Niezłe, niezłe, no. No, fajne. Okej. Okay. A pokaż to jeszcze, czy pad thai? Pad thai jeszcze jest, no. Filetowy. Ej, bądź co, bądź tam, jaka ta robi dobre zupki. Nie jest chyba najgorsza, no. Niezłe są. Myślę, że jak próbowałeś... Oprócz tych niektórych smaków, na przykład japoński klasyczny, taki bez wyrazu, ten kurczak teriyaki był też taki... Ale nie, w porównaniu do tego, że jedliśmy kiedyś, bo kiedyś jedliśmy takie zupki, stary. Jakie to był? Wiary robił te regionalne. A, chodzi ci o te w kubkach. Tak. Knora jedliśmy potrawy. To był knor? Ale tam były, wiesz, różne, że było spaghetti, penne z czymś tam. To słabe. I wifona jedliśmy też takie foi, one były okropne w tych w kubkach. No wifona. Właśnie, no. Więc mówię. Więc ale że... jaka ta dobra. O jaka ta dobre zupy. Ale ten curry kurwa japońskie zajebiste w kubkach. Japońskie curry zajebiste i... Nie wiedziałem, bo też kupuję sobie ojakaty właśnie, ale ja kupuję najczęściej chyba ten kurczak teriyaki, nie wiem czemu. A się okazało, najgorszy się okazało. No. Także łapka w górę, fajne. Spoko.